W minionym tygodniu w Bobowej odbywał się 11. Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej. Koronka klockowa. Określenie to pochodzi od używanych do jej wyrobu drewnianych, wydłużonych szpulek zakończonych trzonkiem zwanym klockiem. Koronka klockowa z Bobowej prezentowana jest także systematycznie na zagranicznych wystawach. Dzięki pomocy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz sponsorów, delegacje członkiń Stowarzyszenia Twórczości Regionalnej gościły m.in. w Hiszpanii, w Belgii i we Włoszech, a także odwiedziły Portugalię, Czechy i Słowację. Rezultatem tych wyjazdów było nawiązanie trwałych kontaktów, które zaowocowały zaproszeniem europejskich koronczarek do Bobowej. Zaproszonych gości przywitał Bogdan Krok, dyrektor Centrum Kultury Bobowej. Wśród gości znaleźli się m.in. wicemarszałek województwa małopolskiego Leszek Zegzda, senator Stanisław Kogut, starosta gorlicki Mirosław Wędrychowicz oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Bobowa. Uroczystego otwarcia festiwalu dokonał burmistrz Bobowej Wacław Ligenza. Po uroczystym otwarciu odbył się pokaz mody oraz występ lokalnego zespołu. Panie Burmistrzu, 11. Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej w Bobowej rozpoczęty. Święto trwa aż 5 dni, jak co roku. Zresztą przyjechały koronczarki z całej Europy. Tak, potwierdzam ten fakt. Międzynarodowy Festiwal Koronki w Bobowej po raz 11 jest zorganizowany. I nasz samorząd traktuje tą imprezę jako niezwykle ważne wydarzenie kulturalne. Ma on wymiar ponadregionalny. Festiwalem interesują się nie tylko sympatycy koronki klockowej z Polski, ale również i z całej Europy, a także ze świata. Mamy wiele sygnałów z całego świata, sympatycznych informacji związanych właśnie z organizacją tego festiwalu. To dla miasta Bobowej niezwykle ważne wydarzenie, bo promuje miasto, promuje cały region, promuje wyrób koronczarski. To jest długoletnia historia, tradycja. I my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby kultywować to, co wcześniejsze pokolenia rozpoczęły. Bobowa jest rozpoznawalna dzięki właśnie koronce klockowej i nie możemy tutaj żadnego zaniedbania ani zaniechania wykonać. Jestem przekonany, że ten kolejny festiwal przyczyni się do dalszej promocji, chociaż chciałbym powiedzieć, że miałem głęboką nadzieję, że tegoroczny festiwal odbędzie się na hali widowiskowo-sportowej w Bobowie. Właśnie miałem o to zapytać, bo takie były plany. Tak, no niestety procedury związane z odbiorem technicznym się nieco przedłużają, a termin ustalony wcześniej był już niemożliwy do zmiany, ale to nic nie przepada, hala jest piękna, hala będzie również przeznaczona na organizację tej imprezy i w roku przyszłym, w latach następnych jestem przekonany, że ten festiwal będzie tam organizowany. Bobowa musi dbać o ten swój produkt, bo jest słynna. Jest słynna nie tylko w Małopolsce ze swojego produktu regionalnego, ale no, burmistrz dba, Gminny Ośrodek Kultury dba, no choćby ten festiwal co roku większa ilość wystawców z całej Europy, ze świata. To wszystko pokazuje, że żywa jest tradycja koronki bobowskiej.